pierwszego przetargu na rower, wcześniej nazywany miejskim, a teraz publicznym, nie udało się rozstrzygnąć. Tym razem może się udać, bo otwarte właśnie koperty zawierały oferty, które spełniają kryteria ustanowione przez urzędników. Do wydania magistrat ma 13 milionów złotych. Jedna z firm chce za stworzenie systemu ponad 8 milionów. Na jej korzyść przemawia też doświadczenie. Oferta tańsza to jest oferta tej firmy, która zrealizowała już rower miejski w Warszawie i we Wrocławiu. Druga oferta opiewa na ponad 12 milionów złotych, ale wcale nie jest postrzegana przez urzędników jako gorsza. Firma Nextbike ma rowery prostsze technicznie, ale bardzo, bardzo funkcjonalne. Natomiast firma BikeU stawia na rowery dużo bardziej zaawansowane informatycznie, które są droższe. Według planów magistratu rower publiczny ma mieć 100 stacji, w których znajdzie się 1000 rowerów, ale niewykluczone, że będzie ich więcej. Otrzymujemy już od piątku telefony od prywatnych firm, które chciałyby się do systemu dołączyć, rozważają zakupienie własnych stacji. Operatora i wykonawcę systemu poznamy w ciągu miesiąca. Rowerem publicznym będzie można jeździć w maju przyszłego roku.